Cysterskim szlakiem, kierując się na północ od Poznania, dotrzeć można do ciekawej w swej historii wsi Owińska, w której tuż przy drodze mieści się kolejny, rekomendowany i certyfikowany obiekt na szlaku kulinarnym Smaki Powiatu Poznańskiego. Restauracja Nowakowski & Skitek zaprasza w swoje smaczne progi już od ładnych kilku lat. To już siódmy rok, 2014. Dlaczego tutaj? Blisko mamy do domu, to raz. Dwa, trafiła się taka okazja wynajęcia tego obiektu. No i tak próbujemy działać od tych paru ładnych lat. Myślę, że na razie z dobrym skutkiem. Jednak historia komponowania przez właściciela potraw i tworzenia ich rewelacyjnych smaków to imponujący okres kilkudziesięciu lat. A początek tej przygody był naprawdę inny niż wszystkich. W tym roku minęło mi 30 lat, jak też obsługuję imprezy na Torze Poznań. Także tam zaczynałem moją taką przygodę z gastronomią. Czyli pasjonat motoryzacji, szybkości i wyścigów. Czy w związku z tym można zamówić z karty na przykład szybki stek a la Kubica? Nie ma szybkiego steku a la Kubica, ale Kubicę swego czasu żywiłem na Torze Poznań. Pamiętam go jeszcze jako dziecko. Ciekawe zatem, cóż jadał wtedy u pana Piotra, nasz przyszły kierowca Formuły 1? Najczęściej podbierał mi śmietanki. No tak, Adam Małysz lubował się w bananach, Robert Kubica już wiemy, że był smakoszem śmietanek. A na co mogą liczyć goście, których drogi zaprowadzą głodnych i spragnionych w wasze progi? Głównie kuchnia polska z elementami kuchni europejskiej. Kaczka z ras, ale są i krewetki, jakiś stek, sałatki z jakimiś tam dodatkami właśnie takimi bardziej egzotycznymi. Strągi, które tu bierzemy z pobliskiego stawu. Z tych wszystkich dobroci szef kuchni i restauracji Nowakowski & Skitek potrafi swego kunsztu sobie tylko znanymi zakręciami sprawić, że dania trafiające na stoły ujmują klientów wyglądem i urzekają smaku wykwintnością, bo tutaj wszystko ze sobą współgra. Wystrój sal, ubranie stołów, no i wspomniany wcześniej wygląd i smak potraw, które przez wrota kuchni pojawiają się na sali, by gości zaskoczyć i ująć swą niecodziennością. Czy to, co robicie i wasze dotychczasowe starania przynoszą efekt w postaci rosnącej liczby klientów? Myślę, że teraz już tak, na pewno. Mamy dosyć dużą, stałą ilość klientów wracających do nas i także myślę, że im smakuje i wracają do nas. Dlatego, że gastronomia to przecież niełatwy kawałek chleba. Nie byłoby spokojniej i przyjemniej działać na przykład w stolarstwie? No w stolarstwie też próbowałem. Także też próbowałem, ale gastronomia jest na pierwszym miejscu i tak już zostało. I bardzo dobrze, że tak się stało. Dodatkowo w restauracji po kulinarnych uniesieniach podanych dań można oddać się rozkoszy dla podniebienia, próbując szerokiej oferty słodkości. Z tego jesteśmy dumni. Wszystkie wyroby cukiernicze są naszej produkcji. Tu nie ukrywam, nie mojej, tylko moja żona się tym zajmuje. Ale myślę, że tutaj to jest jeden z naszych takich większych atutów słodkie, które podajemy w restauracji. Nie zapomnijcie zatem, drodzy turyści, jak i mieszkańcy powiatu poznańskiego, wyznaczyć trasy do restauracji Nowakowski & Skitek w Owińskach, bo ominąć was może niepowtarzalna uczta dla waszych zmysłów, gwarantowana przez szlak kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego.